Moi drodzy, prima aprilis. Witajcie w tym jakże haha śmiesznym odcinku z Happy Wheelsów, w którym to będziemy kończyć wreszcie odcinek 10, którego nie udało nam się ukończyć w poprzednim odcinku. Tak więc lecimy. Mam nadzieję, że nic się tym razem złego nie stanie. I proszę bardzo. Nie stało się, ale niestety może jednak się stało, bo mi dziecko straciłem. Ja. Raz, dwa i trzy. O kurde. No i teraz lecimy tyłem, 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 tyłem. No właśnie, kurde, byłem tak blisko w poprzednim odcinku. Tak blisko. Ale cholerne koło mi przeszkodziło. No, czy wy to rozumiecie? No właśnie, no właśnie. Czy oczywiście... Nie! Cholera jasna, ten Coin Master to jest po prostu... Że się z tymi reklamami pcha, gdzie popadnie. No właśnie. Teraz w tym momencie włączę sobie nagrywkę tego, co przed chwilą ugrałem. I zobaczmy, jak nam pójdzie według sztucznej inteligencji. No właśnie, beznadziejnie. Ajdź. Ajdź! No to w takim razie kończymy ten poziom jeszcze raz i przy okazji wyjaśnimy sobie parę formalności, na co nie udało się w poprzednim odcinku. Będzie to szybkie. No niestety, znowu straciliśmy dziecko. No niestety, w ciągu całego marca, a pragnąłbym zaznaczyć, że teraz mam w sumie praktyki. Nie udało mi się. Nie udało mi się przestać ani jednego filmu, mimo nadmiaru czasu wolnego. A w zeszłym roku było inaczej, jak miałem praktyki. No, znaczy tym, no, 2 lata temu. Kurde, serio? Nie wierzę, że od czegoś takiego zginąłem. No ale to tak wyszło, bo za bardzo zajmowałem się innymi rzeczami. Różne rzeczy odwracały moją uwagę. Niepotrzebnie. No ale wiecie, no jak to jest. No, byłem w trakcie tego, robienia sobie detoksu od internetu. Którego, no ostatecznie ten, no niby jest on przeprowadzany, ale... Niekoniecznie tam w niektórych punktach to widać, bo nadal jednak ten, szpony internetowe mnie... chwytają za gardło i... znęcają się nade mną w bardzo nieprzyjemnie. Oj. No ale no staram się za wszelką cenę to zmienić i w tym momencie ogłaszam was, że to już jest ostateczność tego, co się ze mną dzieje, absolutnie. Ło! Ta. Fantastycznie! Staram się to zmienić. I obiecuję wam, że w kwietniu już będzie inaczej. Obiecuję wam, że będzie inaczej. A tymczasem no jest jak jest. I przepraszam, ale muszę na chwilę przerwać. Okej, wracamy do roboty. No i... O nie. No. Aha, BSD? Serio? Właśnie przed chwilą rozpocząłem poziom i znowu zginąłem. To niemożliwe. No dobrze, no sprawa formalności omówiona. Jeżeli chodzi o...
Ja tego nie robię specjalnie, uwierzcie mi. Tego dlaczego nie było w tym, w zeszłym miesiącu, bo tak po prostu wyszło i niestety ten luty został cały przegapiony wraz ostatecznie z marcem. No i nie mówiąc już nawet o kwestii tego. Wow, serio? Kwestii podsumowania, kurde, kwestii, no niestety. No niestety, ale ewidentnie mającego przyjemność się opóźniać podsumowania zeszłego roku. No, sorry, ale ma przyjemność być to wszystko spowodowane właśnie, no, tym, co obecnie przechodzę, no. Ale dobra, no, w sumie do szczegółowego opowiadania o tym przejdziemy dopiero później. A tymczasem... Ło! A tymczasem, no właśnie, kończymy ponownie poziom ukończony przez nas przed chwilą. I gadamy o tym, co jeszcze się stało. A no, tamta sprawa w poprzedniego odcinka, w którym... No, zakończył się nieoczekiwanie jakąś taką, no, małą kłótnią z osobami z osobami jakimiś tam postronnymi, bo się za bardzo właśnie wkurzyłem. Podczas... Nie! Nie widzieliście tego, ale strzelę teraz facepalma. Ostatecznie udało się wszystko pogodzić. Już tam wyjaśnić to porozumienie nieprzyzwoite. Ała, ale się naciąłem. I wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku, a mogłem zrobić jeszcze kolejny żart, że kurde, ten... Coś się mi brzydkiego stało, patologicznego, ale jednak nie, no. Niech już będzie tak, jak jest. Lecimy! Wow! To było bliskie. Ziup. Cenna kurde nauka. Patrzeć kurde, gdzie te piły obecnie się mieszczą. Serio? Serio? To jest niemożliwe. Oby tylko nie skończyło się to jak w poprzednim odcinku, że ostatecznie mimo najszczerszych starań nie udało się odcinka jakiegoś przestać z powodu nagrywania go za długo. Uff. Nie no, to jest niemożliwe. Za pierwszym razem udało się perfekcyjnie to zrobić. Perfekcyjnie. A tak to niestety. Wpakowaliśmy się w nieprzyzwoite bak. Dobra, wracamy do odcinka. No wszystko to elegancko wyjaśnione z osobami tymi niepożądanymi, które wpadły mi do pokoju się przy za bardzo tym co przeżyłem wtedy. Emocjonalne rozdarcie spowodowane nieoczekiwaną kurde porażką w gniewną, debilną, jaką zaliczyłem w tym poziomie. Ale ja... Uwierzcie, że... Dobra, jedziemy. Dupa, nie jedziemy, no sorry, ale... Ja naprawdę nie robię tego specjalnie. Naprawdę nie robię tego specjalnie. Nie! Jazda, jazda, jazda. Hops. Nie, cicho, cicho by. Cicho by. No nie, no nie, nie chcę ja ponownie stracić cierpliwości i się ponownie w tym momencie wkurzać. Nie, 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 nie. To było kurde jednorazowe tamtego dnia. I kurde, no pomijmy fakt, że znowu nagrywam to po godzinie 23, aczkolwiek. No ale no tak jak powiedziałem, no. Miałam przyjemność się wyjaśnić, że tamto nieporozumienie, no błyskawicznie, jakie wywołałem wśród osób postronnych, które no usłyszały te moje gniewanie się na to, co tutaj się działo. Ale spokojnie, teraz już wszystko, ale no już wszystko jest dobrze, tak jak mówię, zostało wszystko wyjaśnione elegancko i nie będzie żadnego zgorszenia już więcej z mojej strony, rzecz jasna. Nie! Uwaga na piłę! Tutaj tak samo. Thank you.
jedziemy! No, i to by było na tyle w tym odcinku. Udało nam się ukończyć poziom 10. Szkoda, że aczkolwiek nie wylądowaliśmy w taki sposób, aby móc potem wylądować ten winnik, ale może to i lepiej. Syn i ojciec przeżyli, wylądowali razem na mecie. No i to tyle. No, tak jak powiedziałem, no, sorry niestety, że no właśnie, ma przyjemność się, kurde, przeciągać się miłosiernie podsumowanie z zeszłego roku. Tam widać z tego powodu, to ma przyjemność być właśnie świadectwem tego, że ostatnimi czasy dzieją się u mnie nieprzyzwoite rzeczy i choć mam jeszcze pokonany, to ten stres pourazowy nawrócony, należy zaznaczyć, bo już ten pierwszy to inna sprawa, ale ten nawrócony mam już dawno za sobą, bo pokonany pod koniec zeszłego roku został, no to niestety. Ale jego pozostałości mnie dręczą i kurde, no, detoks jest, no, jako tako realizowany, ale mimo wszystko dalej zdarza mi się wpadać w te same pułapki, ale no, obiecuję, że w kwietniu wszystko już wróci do normy. Obiecuję wam to. I zostanie wreszcie ten, to podsumowanie podsumowanie zeszłego roku, spóźniające się nagrane. No, a póki co to dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego bardzo króciutkiego prima aprilisowego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach, tym razem już jeszcze w tym samym miesiącu i bez żadnego pomijania dni. A ja tymczasem żegnam się z wami, tutaj się ładnie odcinek 8 montuje, żeby przykryć tam tą haniebną rzecz, haniebne rzeczy, jakie się wtedy pod jego koniec zadziały. A ja tymczasem się żegnam z wami. I cześć! Aha, no jeżeli ktoś będzie chciał, to napiszcie, jaki zrobiliście żart prima aprilisowy w dniu dzisiejszym, o ile w ogóle zrobiliście jakikolwiek. No. I komu? I jaki? No właśnie. Na razie. I powtarzam jeszcze raz. No, to podsumowanie spóźniające się z zeszłego roku na moim kanale będzie. Spokojnie. Ale kurde, no... Wyjątkowe rzeczy mają przyjemność się zdecydowanie u mnie nie dziać. I coś czuję, że generalnie rok 2023 jest wyjątkowy, skoro ma przyjemność spóźniać się podsumowanie roku 2022. Podsumowanie roku wyjątkowo, podczas gdy wcześniej tak kurde w ogóle nie było, kiedykolwiek. Także no, wiecie. A! No i jeszcze kurde ten. Parę dni temu miałem urodziny. Więc życzenia będą mile widziane. A teraz to już serio dziękuję. Do widzenia. Cześć. I dobranoc. Bo mamy już godzinę. Bo mamy już 23:45. Do zobaczenia.